Trzeci ten bardzo dziękujemy za to, że tak licznie przybywa też to, jak zwykle na nasze zdrowie. Zawodnicy spokojne, aura nam bardzo nie sprzyjała, bo jest bardzo ciepło. Wprawdzie już przygotowaliśmy się, mieliśmy kurtyny wodne na trasie, ale mimo wszystko jednak ta ogromna wilgotność i słońce dało popalić i ze trzech zawodników słabszych nam tutaj troszeczkę odjechało. Ale i sportowo i organizacyjnie myślę, że było bardzo fajnie. Wszystko zgodnie z czasem, zgodnie z planem. Startowało 270 osób z całej Polski, z Ukrainy. No, dominowali Ukraińcy jak zazwyczaj w biegach, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadzało, dlatego że mimo wszystko parę osób przyjeżdża tutaj zarobić, czyli wygrać, ale większość to są po prostu amatorzy, którzy przyjechają dobrze się bawić, jak to mówią, biegam, bo lubię i o to chodzi. I najbardziej mnie cieszy, że całe rodziny przyjeżdżają, że wśród dzieci już 53 zawodników było, najmłodszy miał 3 lata, że z nimi biegną rodzice i to przede wszystkim cieszy, że w tej chwili jeszcze mamy ogromne grono ludzi, które z nami została, bawi się i to nie jest tylko bieg, to już jest cała impreza taka, która myślę co roku powinna nam towarzyszyć tutaj, taka wakacyjno-biegowa.